Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmiku na kanale WeCosplay. Z tej strony i ja i dzisiaj Wam pokażę, jak używam żywicy Rencast. Jest to żywica, która generalnie, z tego co czytałam, jest polecana głównie właśnie do odlewu różnego rodzaju figurek, także dlatego zdecydowałam się właśnie na taką. Dotychczas odlewałam tylko i wyłącznie gemy z żywicy transparentnej. O, może nawet nie tyle gemy, co odlałam miecz Elgeo z żywicy transparentnej. Także będzie to moja pierwsza styczność z tą żywicą. Na początek chciałabym Wam bardzo mocno zaznaczyć, że jednak jest to jakaś chemia, tak? W jaki sposób na pewno ona nas oddziałuje, więc przed jakimkolwiek korzystaniem z czegoś takiego musimy dokładnie zapoznać się z tym, co po pierwsze można dowiedzieć się z notatek producenta a propos korzystania z tego. I bardzo dobrze będzie, jeżeli dodatkowo jeszcze zapoznacie się z wszystkimi informacjami bezpieczeństwa, które można znaleźć w internecie. Ja przede wszystkim zabezpieczyłam się w postaci maseczki, okularów ochronnych, rękawiczek, które tutaj widzicie. Oczywiście robię to w zupełnie osobnym pomieszczeniu, w którym jesteśmy, czyli w studiu. I to tutaj sobie zostanie. Nie zamierzam tutaj przebywać w tych oparach. I wiem też na pewno, że te oto żywice rozdzielają się w masie, więc przed używaniem musimy dokładnie to wymieszać. Czytałam też, że nie ma problemu z obrabianiem gotowych wyrobów i nie jest to szkodliwe, jeżeli właśnie pilnuje się tych wszystkich istotnych rzeczy. Tyle dowiedziałam się z aukcji, na której tą żywicę kupiłam i z tutoriali, które też sama zobaczyłam. Także mam nadzieję, że rzeczywiście tak jest. Tutaj też mamy ostrzeżenie, że substancja jest drażniąca, więc musimy, tak jak powiedziałam, wszystkie środki ostrożności zachować, żeby sobie po prostu nie zaszkodzić, bo jednak cosplay cosplayem, zabawa zabawą, ale to jest chemia, na którą musimy po prostu uważać. Dobra, zacznę od tego, że założę rękawiczki i przejdziemy do mieszania żywicy. Przypomniało mi się, że będziemy jeszcze używać silikonowego środka oddzielającego, żeby łatwiej naszą żywicę później od formy oddzielić. Więc też ją wyciągam tutaj na zewnątrz. Tutaj formę, którą mam przygotowaną w pojemniczku, jest to silikonowa forma, której odlew, tak, tą formę robiłam na poprzednim filmiku. I są to kły Yoasakury do naszyjnika Yoasakury z Shaman King. Także jeżeli ominął Was jakimś cudem proces tworzenia najpierw samych ząbków, a następnie tej formy, to odsyłam Was do poprzednich filmików, gdzie możecie to nadrobić. Zaczynam od przemieszania żywicy. Widzę, że bardzo dużo na dnie tutaj mamy. Może być tutaj problem z bąbelkami powietrza. Była też informacja właśnie dotycząca tego, że podczas mieszania mogą się te bąbelki pojawić i trzeba tego unikać. Zobaczymy, jak to po prostu w praktyce wyjdzie. Jeżeli będziecie mieszać to w ten sposób, w jaki ja to mieszam, to pamiętajcie o tym, żeby to było bardzo dobrze zamknięte, bo może to nie być za dobrze, że nam się to rozleje. Mieszam teraz to drugie. Mamy już przygotowane, wymieszane oba czynniki. I teraz dosyć istotna rzecz. W przypadku tej żywicy mamy podane proporcje 1:1 wagowo, więc tak też będziemy robić. Mam tutaj kubeczek, mam wagę. Teraz założę sobie okulary i maskę i będziemy tutaj sobie dozować odpowiednią ilość. Oczywiście, znając moje szczęście, zrobię za dużo lub za mało masy, czy tam płynu, ale to wyjdzie w praniu. Najwyżej będziemy dorabiać. Okej, kochani, możecie mnie teraz właśnie słyszeć nieco gorzej, ze względu na to, że mam na twarzy maseczkę, ale mam nadzieję, że nie będzie to jakoś wybitnie uciążliwe i nadal będzie wszystko dobrze zrozumiałe. Włączamy wagę. Mamy wytarowaną. Także otwieram pierwszą. Bardzo ładnie zabezpieczone są te żywice. Jestem bardzo zadowolona z tego. Oczywiście z takimi rzeczami trzeba bardzo uważać, jeżeli w domu są dzieci. Trzeba trzymać to w bezpiecznym miejscu. Przechowywać też w warunkach, które są określone przez producenta. Okej, walka z zabezpieczeniami udana. Dobrze, sprawdźmy. Bardzo wodnite. Zrobię masę może 60, czyli 30 i 30. Oj, widzę, że za dużo. Odlejemy trochę. 30, jest 30. I teraz do 60
dołożymy tej drugiej, to ładnie zamkniemy. Tu już nie będzie tak łatwo odlać, więc bardzo powolutku. No zdecydowanie działa się zupełnie inaczej niż z silikonem. Jest to płynne przede wszystkim, silikon był bardzo gęsty. Ojej, oleję sobie tutaj. Musimy to wytrzeć, bo niestety będzie nam to zaburzało wagę. No i jak się tego spodziewałam, zapach nie jest przyjemny, mimo że mam maseczkę troszeczkę. Ten zapach się tutaj unosi. Ile mamy? Jeszcze 4 niecałe musimy tutaj nalać. Okej, mamy. Teraz przy pomocy drewnianego patyczka ostrożnie sobie wymieszam. Przyznam szczerze, że nie jestem przekonana do tego, co wyjdzie, bo jest naprawdę bardzo, bardzo płynna ta masa i trzeba by na pewno robić wszystko w porządku. Mam nadzieję, że tak. Nie mieszam zbyt energicznie, żeby nie powstawały bąbelki powietrza, chociaż i tak jest dosyć spore ryzyko, że powstaną, chociaż nawet nie. Teraz będziemy to wlewać do formy, więc przygotuję sobie formę. To też nie jest zbyt przyjemne w zapachu, dlatego maseczka się bardzo przydaje. Zostawiam sobie tą formę w pudełeczku, że w razie gdyby coś mi się miało wylać, do pudełeczka. Chyba dobrą ilość odmierzyłam. Zostało mi jeszcze troszeczkę, ale ja sobie to wykorzystam, zaraz pójdę po foremkę. I przy okazji zrobię sobie inny odlew. Także zostawiam to teraz. Według instrukcji nie trwa to jakoś wybitnie długo, bo przy transparentnej czekałam praktycznie całą noc. Tutaj to powinno potrwać niecałe 2 godziny, nie jestem pewna. W każdym razie zostawię to na dłuższy czas, żeby mieć 100% pewność, że to stwardnieje. A też mi się z niczym nie spieszy, żeby tego czasu bardzo dokładnie pilnować. Także po cięciu widzimy się, kochani, na etapie wyjmowania tego z formy i zobaczymy, co nam wyszło. Dla Was to było krótkie cięcie, dla mnie to było parę godzin. Po niecałych 2 godzinach, jakoś tak 1,5 godzinki, sprawdziłam sobie, czy stwardniało i generalnie wyglądało na to, że jest gotowe i mogłabym po tym czasie już to wyjąć, ale jako, że już potem nie miałam czasu, żeby kontynuować pracę, stwierdziłam, że zostawię sobie to po prostu na dzień następny. Zobaczymy sobie więc, jak to wygląda. Bardzo ładnie nam wychodzi z foremki, która już samo wyskakuje. O, super. Foremka, jak widzicie, nieuszkodzona. Wszystko jest tutaj pięknie, ładnie. Można znowu wykorzystać ją drugi raz. Troszeczkę jest taka oślizgła, więc pewnie to są jakieś pozostałości po reakcji chemicznej. Generalnie wyczyszczę sobie ją później na spokojnie i będzie można ją wykorzystać kolejny raz. Jeśli chodzi o nasze ząbki, na pewno będziemy musieli sobie zeszlifować tutaj ten brzeg. I to w każdym będzie ten brzeg do zeszlifowania. W każdym. I mamy tutaj też jakby pozostałości na brzegach, tam gdzie powinny być dziurki do naszyjnika. Jako że no wiadomo, że ta forma nie była taka, żeby całkowicie na wylot te dziurki były, więc w sumie dokładnie tego się spodziewałam. Ale też specjalnie zrobiłam te dziurki, bo dzięki temu będzie mi łatwiej tutaj po prostu włożyć wiertełko, żeby przywiercić na wylot sobie te dziurki, zrobić sobie i przywiercić na wylot żywicę. Ja Was teraz przybliżę troszeczkę do stoliczka. Wezmę papier ścierny i sobie wszystko poszlifujemy, a potem spróbujemy przewiercić się przez żywicę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Do tego etapu oczywiście będę zakładała sobie maseczkę przeciwpyłową, żeby nie wdychać tego wszystkiego, co z tego potencjalnie może się wydostać. Na twarzy mam już maseczkę, więc możecie słyszeć mnie nieco przytłumionym głosem. Zacznę od szlifowania tych tyłów, bo po prostu będzie to moim zdaniem najłatwiejszy etap. I zacznę od papieru gruboziarnistego 60. Trochę jest to śliskie, ciężko się tu trzyma. Przetrę to chusteczką. Szczerze mówiąc, jestem bardzo, ale to bardzo ciekawa, jak będzie się to malowało. Na pewno jest trwałe, tego nie będzie można tutaj temu odjąć. Trwałe jest, jeżeli nam upadnie, nie pęknie. W wypadku glinianej wersji, po upadku z wysokości, no mogłoby się to po prostu zepsuć. Fajne jest to, że ten pyłek zostaje tutaj. Nie lata wszędzie, bo z gliny bardzo dużo pyłku się unosi. Tutaj nam się nic nie unosi, nic nie lata w powietrzu, wszystko od razu jest na stoliku. Bardzo fajnie się to szlifuje.
już widać, że tutaj jest takie gładkie, tu trochę mniej gładkie. Znaczy, że tutaj było tej żywicy mniej i ona się zrobiła po takim łuku jakby, że na brzegach było wyżej, w środku jest niżej. Spróbuję to zeszlifować do równości, ale nie jest to jakoś wybitnie konieczne, w końcu jakby ta część leży na piersi i nie będzie jej widać, ale spróbujemy. Jeszcze chciałabym Wam tutaj dosyć ważną informację powiedzieć na temat tej żywicy. Rzeczywiście ona schnie bardzo, bardzo szybko. Wymieszałam troszeczkę tej żywicy za dużo i chciałam sobie ją wlać też do innej formy. I wystarczyło dosłownie nawet może niecała minuta, kiedy chciałam przejść z pokoju do pokoju i wrócić z jeszcze jedną formą. I ta żywica już się do niczego nie nadawała. Z kubeczka nie byłam w stanie jej przelać, bo po prostu ona już się zrobiła w formie takiego gęstego gluta. Już ta reakcja zaczęła zachodzić, więc nie było mowy o tym, żeby po prostu gdzieś to potem dolać. Więc wyrobioną żywicę praktycznie trzeba od razu wlać do formy, no bo ona zastyga bardzo, bardzo szybko. I niestety trzeba bardzo na nią uważać, bo muszę przyznać, że mimo że miałam wszystkie środki ostrożności, mimo że nie przebywam w tym pomieszczeniu, w którym żywica wysychała, to niestety odczułam ten drażniący zapach. Przez chwilę czułam się troszeczkę gorzej. Wiadomo, nie był taki stan dramatyczny, ale jednak jakoś zareagowałam na to, więc musicie być bardzo, bardzo ostrożni, jeżeli bawicie się w takie rzeczy i zachowajcie wszelkie środki ostrożności. Jednak zdrowie mamy jedno i trzeba na to uważać. Wracamy do pracy. Papier ścierny troszeczkę się tutaj zapycha. Widać, że to jest zapychające dosyć. Ale muszę przyznać, że wcale nie zapycha mocniej niż glina przy szlifowaniu. Także jeżeli o to chodzi, to dużej różnicy nie widzę. Okej, mamy następne i zostaje ostatnia. Przejdę teraz do drobniejszego papieru ściernego, do 120. I teraz jeszcze raz ten dół kilka razy przyszlifujemy właśnie takim drobnoziarnistym, żeby było gładsze, bo tutaj jednak widzimy ziarnistość poprzedniego papieru. Mamy tutaj już ładnie, ślisko, że tak to ujmę. Więc lecimy z kolejnym. I ostatni. Teraz, kochani, przyjrzyjmy się dokładnie górze naszych ząbków. Nie wygląda, żeby tu było coś trzeba zeszlifować, ale mimo to przejadę sobie tutaj delikatnie papierem ściernym. Tą właśnie 120, żeby było mi łatwiej. Odetnę sobie jej kawałek. Jeżeli tu mi coś odstaje, postaram się to też zeszlifować. Bo jednak będzie to przeszkadzało w tym, żeby tutaj wiertełkiem wejść. Zostały jeszcze dwa. O, przesunęłam sobie dużo tego. Te pozostałości po żywicy są bardzo śmieszne. Nie dość, że są dużo bielsze niż to. To w dotyku są bardzo dziwne. Przyznam szczerze, że trochę boli ręka od trzymania tego w tej formie. Jeszcze ta górna część. Tu mamy dużo odstającego badziewia, ale nie mam problemu raczej ze szlifowaniem tego. Teraz sobie troszeczkę tu zrobię porządek na blacie i przejdziemy do kolejnego etapu. Spróbuję sobie tą taką zaostrzoną końcówką wywietlić te dziury. Nigdy dotąd nie robiłam dziurek tramerem. Nie wiem, czy to się uda. Jak nie, to będziemy kombinować czymś innym, że jakimś małym wiertełkiem. Ale najpierw spróbuję tym, co po prostu mam pod ręką. Tutaj mam dosyć swobodne dojście przez tą dziurkę. Więc spróbujemy sobie. Dobra, musimy podkręcić obroty. O, już chyba się przewiercamy na wylot. Widzę, że już wylatują opiłki drugą stroną. I ostatnio. Powiem Wam, kochani, że poszło dużo łatwiej niż się tego spodziewałam. Więc tutaj jeszcze sobie teraz zeszlifuję ładnie tutaj te boki. I w sumie na tym będziemy kończyć szlifowanie. I będziemy mogli przejść do oczyszczenia sobie z tych wszystkich opiłków naszych kłów i do malowania. Wezmę do tego tą 120. Skończyliśmy nasze kiełki. Teraz, kochani, idę sobie to pod wodą ładnie wyczyścić, przepłukać, osuszyć. A następnie widzimy się przy kolejnym kroku, w którym będzie już malowanie. Przygotowałam sobie już wszystko, co potrzebujemy do malowania. Przede wszystkim wzięłam sobie pędzelek. Nie ma tu w sumie żadnego znaczenia, jaki weźmiecie pędzel. Taki, którym się Wam najwygodniej maluje. Ja lubię taki z miękkim włosiem, ze sztywnym praktycznie w ogóle nie używam, bo bardziej według mnie zdrapuje tą farbę.
moją paletkę, która przeżyła już bardzo dużo w swoim życiu. I chyba czas jedną farbę ściągnąć stąd. Szybkie czyszczenie starej farby z dziądzią. I oczywiście czarny akryl. Marka akrylu też nie jest dla mnie jakoś wyjątkowa. Od po prostu czarna farba, którą kupiłam. Nigdy nie miałam problemu z żadną czarną farbą, bo z reguły większość czarnych farb po prostu kryje tak jak powinna. Z białymi farbami to już jest inna, totalnie inna bajka. I mam swój magiczny kubek, nie kapek, który też przeżył już nie jeden cosplay. Te kubki, idea tych kubków w ogóle dla mnie jest super, bo w momencie, kiedy on się nam przewróci, to nic nam się z niego nie wyleje przez ten kształt. Jeżeli oczywiście damy odpowiednią ilość wody, bo jak damy jej za dużo, to i tak się wyleje. Ale idea jest super i nieraz uratowało mi to tyłek, bo no jednak zdarza się, że po prostu strącimy ręką te naczynko. Dobra, po kolei. Dałam sobie papier śniadaniowy na moją podkładkę, żeby po prostu łatwiej było potem posprzątać, więc to tylko po prostu wyrzucę. Bardzo fajnie się czyściło. Faktycznie umyłam sobie to tylko wodą, przetarłam ręczniczkiem i wygląda super, nie ma żadnych opiłków. Także możemy przejść do malowania. Zaraz zobaczymy, jak się farba na to nakłada. Na pewno on tu będzie troszeczkę jeździć, ale już widzę, że po prostu póki co pokrywa jak marzenie. Powiem szczerze, obawiałam się, że będzie taka sytuacja, że jako, że to w dotyku jest takie śliskawe, że będzie nam ten akryl tutaj spływał. Ale tego nie robi. Pięknie się pokrywa. No niestety kształt jest taki, że nie za bardzo mamy za co złapać. Więc nam będzie uciekał i się ślizgał. Spodnią część pomalujemy na sam koniec, jak już będziemy mieli wyschnięte. Generalnie ja bym tutaj pomalowała dwie warstwy. Będzie wtedy taki czarny. Wejdziemy z tą farbą też trochę w te dziurki, żeby nam te biel nie prześwitywała. Wiadomo, tutaj przyjdzie jeszcze ten sznureczek czy rzemień. Zobaczymy jeszcze, co tutaj będzie bardziej pasowało. Okej. I teraz przesunę sobie to na taki czysty kawałek papieru. Zacznę może od tej strony z dziurkami, bo tu jeszcze mogę jakoś to przytrzymać. No naprawdę, jestem w ciężkim szoku, jak ładnie się to maluje. Przesuwamy i zostaje nam ostatni. W momencie, kiedy one tak leżą, wyglądają totalnie jak jakieś pijawki, a to w tej formie to nawet jak jakieś ślimaki bez domu. Zrobiliśmy bezdomne ślimaki z żywicy. Popatrzcie sobie przy malowaniu w każdą stronę tych ślimaczków, bo jeżeli dacie gdzieś za grubo farby, to po prostu pod światło będzie widać, że gdzieś jest taka jakaś pręga, którą trzeba rozmazać. Można byłoby tutaj pokusić się o patent, który wykorzystałam przy robieniu formy, czyli podklejenie sobie tego przed malowaniem taśmą dwustronną, ale myślę, że to nie będzie jakoś konieczne. Trochę się ślizga, ucieka, ale z drugiej strony mamy pełną kontrolę i jesteśmy w stanie sobie to poobracać w różne strony. I to też taki czysty kawałeczek sobie przesunę. Tu widzę, że zdarłam trochę farby. Nie uciekaj. Dokładnie przepłuczamy sobie pędzelek, żeby sobie go nie zniszczyć. Bo jak akryl, kochani, wyschnie na pędzelku, albo nie daj Boże, wikol wyschnie na pędzelku, to mamy pozamiatane i możemy się pożegnać z pędzelkiem. Jest ładniutki, czyściutki. Pięknie. I odkładam go. Bo gdybyśmy zostawili sobie go tutaj w wodzie, w tym kubeczku, włożony w ten sposób, i po prostu byśmy go zostawili włożony, to on by się po czasie odkształcił i po prostu zostałby taki odkształcony. No mówię, szkoda pędzelka. I teraz, kochani, zostawiam to na paręnaście minut, niech to sobie tutaj spokojnie wyschnie. Potem przyjdę i zrobię drugą warstwę i potem już pomalujemy sobie spodnią część naszych kuf. Mamy już, kochani, gotowe ząbki. Tutaj jeszcze troszeczkę jakiegoś sypu na stoliku mamy. Dobra, w każdym razie tak, dziurki są bardzo ciasne i trzeba coś wymyślić, żeby to przewlec. Mnie się udało wymyślić dosyć prostą rzecz, a mianowicie początek tego rzemienia ścięłam, żeby był cieńszy. I w tym momencie bez problemu przeszło mi to przez ząbek, to po pierwsze. A po drugie dosyć ciasno się trzyma, więc nie będzie się przesuwał w tej z powrotem. Będzie można to ustawić w konkretnym miejscu i on nie będzie się przemieszczał. Zobaczymy, czy w przypadku innych ząbków też ten patent zadziała. Powinien, bo tutaj chyba dziurki są nawet szersze. Proszę bardzo. I wychodzi. I przeciągamy. Jest opór, ale to dobrze, bo w tym momencie, jeżeli to ustalimy sobie w taki sposób,
nie będzie nam się to między sobą przesuwało w żaden sposób. No i ostatni, proszę bardzo, patent po prostu cudowny. Ja tego rzemienia mam tutaj dość dużo, bo po prostu wzięłam tak jak miałam w opakowaniu. Teraz to jest kwestia po prostu dostosowania długości tego rzemienia. Więc wezmę sobie po prostu do tego szyję Wojtka, on sobie to przymierzy, ustawimy wszystko i na koniec zwiążemy tutaj węzełek. I w ten oto sposób, kochani, skończyliśmy nasz szyjnik z kłów, który w naszym wypadku jest dedykowany i przeznaczony do cosplayu Yasakury z Shaman Kinga. Prezentuje się to dokładnie w taki sposób. Trzyma się bardzo stabilnie na rzemieniach, nie będzie się między sobą w żaden sposób przesuwało. Płaska część z tyłu będzie powodowała to, że będzie się tu dobrze na piersi układać, nie będzie w żaden sposób odstawać. I wszystko gra. I dzięki temu, że to jest odlane z żywicy, będzie też dużo trwalsze niż gdyby została wersja gliniana. I też, kochani, to jest dużo lżejsze niż ta wersja gliniana. Więc ja tutaj widzę bardzo dużo zalet tego, że zostało to ostatecznie odlane. Jeżeli ominęły Was poprzednie filmiki i nie do końca wiecie, w jaki sposób powstały te kolce, przypominam, że wcześniej zostały opublikowane dwa, w którym po pierwsze lepiliśmy ząbki z gliny, drugi filmik, w którym robiliśmy odlew silikonowy, no i dopiero ten, w którym to odlaliśmy i wykończyliśmy całkowicie nasz naszyjnik. Z mojej strony, kochani, to wszystko. Mam nadzieję, że ten trzyetapowy tutorial Wam się podobał i będziecie mogli go sobie wykorzystać nie tylko przy cosplayu Yasakury, ale także przy każdym innym czymś, co ma kolce, tudzież potrzebujecie silikonowej formy albo odlewu żywicznego. No i widzimy się, kochani, w kolejnym filmiku już za tydzień w czwartek. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Zostawcie łapkę dla zasięgu i zachęcam do pisania komentarzy. Także do zobaczenia i pa, pa!